Mamy do testowania, zobaczymy w wodzie jak zachowują się, czyli troll, magnot i ambrozja, okres przydatności 2023, to ponad rok. No i zobaczymy, czy zostały poprawione, bo na początku koledzy wędkarze pisali, że część tonie, część się podnosi, to w zależności jaki kolor, i sprawdzimy przed jutrzejszym wędkowaniem, jak te przynęty się u mnie spisują na bagnecie. Czyli długi włos, tak aby podkreślić, czy przynęta tonie, czy pracuje przy tych trzech przynętach. Więc taki mały test przed wypadem nad wodę w testowaniu zanęt, dipów i przynęt firmy Feeder Bites. Czyli Chinkers Ambrozja delikatnie donosi na zestaw, ale to delikatnie mówię, czyli celowo dłuższy włos, no i delikatnie podbija zestaw, ale to delikatnie, naprawdę drodzy Państwo, delikatnie pracuje ta ambrozja. Celowo długi włos, tak aby zobaczyć, czy przynęta podniesie delikatny bagnecik. Nie jest to idealna, widzicie, praca, no ale coś tam podbija. Widzicie, włos długi, celowo wziąłem taki włos długi, aby zobaczyć, czy to podbija. Podbija i opada, czyli nie do końca chyba poprawione, ale nie wiem, bo podbija i opada, trochę tam coś tam się dzieje, no ale to nie jest taka praca, jakbym chciał na długim włosie. Zobaczymy z ambrozji inny kolor. Założyłem teraz żółty, bo sprawdzimy wszystkie trzy kolory, które znajdują się w opakowaniu. Fioletowy był, teraz żółty na długim włosie i wrzucamy to do testów. To samo płynie u góry. Tu już praca jest widocznie lepsza. Zwróćcie uwagę. Tu już widocznie lepiej pracuje przynęta. Przy długim włosie, widzicie, to jest efekt ambrozji z Feeder Bites. Chinkers Waters. I tak mniej więcej to powinno wyglądać, czyli żółta daje efekt jak należy. Ok, podbija, podnosi, więc teraz czas na pomarańczową ambrozję. Pomarańczową ambrozję, heja, efekt pomarańczowa, spisuje się tak, żółta, czyli wszystko jest w porządku. Pomarańcz, ambrozja, heja, długi włos i praca nawet ciutkę wyżej podnosi nasz włos na cienkim bagnecie. Kolor pomarańczowy z ambrozji. Teraz zobaczymy jeszcze jedną fioletową i upewnimy się, czy kolor tylko tonie, a podnosi. Więc musimy dać następną fioletową ambrozję i przekonamy się, czy wszystkie te fioletowe z ambrozji letko unoszą i są tak jakby wadliwe. Fioletową ambrozję, długi włos, heja. I widzicie, już jest tak jakby lepiej. Lepiej, czyli można powiedzieć, że nie podnosi tak wysoko jak żółta i pomarańczowa, ale już jest przy fioletowej lepiej. No ale większość pływa, podnosi, więc znakiem tego, że zostało poprawione tak jak producent
to mówił 2 lata temu, że poprawią, i Ambrozja od Fiederbytes została poprawiona, ale fioletowy kolor nie podnosi przy Ambrozji tak jak żółty i pomarańczowy. Dobra, bierzemy się teraz za trola Squid Chinkersa i zobaczymy te przynęty, jak się sprawują na długim włosie z cienkim bagnetem. Chinkers Squid Troll. Na pierwszy rzut pójdzie przynęta biała, bo w tym słoiczku akurat są kolory, które są dostępne, to pomarańczowy, żółty i biały. Na pierwszy rzut idzie biały. Ok. Delikatnie podnosi. Zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda, czyli praca jest mniej więcej odpowiednia. Jeszcze zobaczymy. Ok. Jeszcze raz. O, z tej strony. I ładnie, ładnie biały podnosi, więc praca jest ok. Weźmiemy teraz żółty. Chinkers. Długi włos. I test. Ok. Dobrze. Podnosi. Podnosi. Czyli wszystko jest odpowiednio. Jeszcze raz. Zobaczcie. Żółty dół. I z tej strony. Czyli wszystko jest w porządku. Podnosi. Przynęte nie tonie. A celowo, tak jak mówię, dłuższy włos zrobiłem, tak aby zobaczyć, na ile to podnosi. Jest ok. Teraz trola pomarańczowego i weźmiemy się za kolejny smak Chinkersów z Fiederbytes. Kolejny troll pomarańcz. I to samo, tańczy. Ona tańczy dla mnie, ale zobaczcie, pomarańczowy najładniej. Najładniej się prezentuje, nawet podniósł delikatnie hak. Zobaczcie, podniósł hak i fajna prezentacja. To widzicie, kolor w niektórych przynętach więcej podnosi, mniej, ale jak na tą chwilę wszystkie zostały w dwóch smakach podniesione przynęty. Czyli jak na razie żółty z pomarańczowym najlepiej podnoszą. No i na tym by było koniec przy trolu. Bierzemy kolejne, czyli Maggot biały robak. Mamy Chinkersa białego robaka. Na pierwszy rzut pójdzie biały i kolorystycznie w moim słoiczku są 3 kolory, czyli biały, pomarańczowy i żółty. Biały idzie na pierwszy ogień. Chinkers, biały robak. Ok. Coś tam podnosi. Jest dobrze. Jest przynajmniej dobrze. Dobrze. Jest dobrze. Stoi. Więc szybka piłka, zmiana na pomarańczowego. Mamy pomarańczowego, więc heja Odyseja. I niestety pomarańcz leży, czyli tonie. Więc musimy zaraz sprawdzić, ale z pomarańczem coś jest nie tak. Tak samo jak z fioletowym na początku. Czyli z Ambrozją też delikatna praca, więc białego robaka zaraz sprawdzimy przy drugiej pomarańczowej. Nie, naprawdę nie, czegoś zostało za dużo albo za mało dodanego przy tej przynęcie i w tym akurat kolorze. Leży, więc zmienimy.
zmienimy na kolejnego pomarańczowego Chinkersa białego robaka. Jest i drugi pomarańczowy, wrzucamy. No i tym razem jest ok. Tak powinno być, czyli w jakim stopniu są przynęty, jak to się mówi, niepowtarzalne, nie tak samo pracują, jakiś odrębek czy procent przynęt w słoiczku jest coś z nimi nie tak. Ale teraz widzę, biały robak ładnie pracuje. Jak widzicie sami, przy długim włosie odpowiednia praca tej przynęty. Dobrze, zobaczymy, jak zachowuje się biały robak Chinkers o kolorze żółtym. Żółtego Chinkersa, więc ta sama śpiewka, Heja Odyseja, i żółty niestety też to nie od razu z powrotem. I bardzo letko, ale to bardzo letko podnosi go, bardzo letko przy długim włosie, więc kolejnego żółtego muszę założyć, białego robaka Chinkersa, tak aby zobaczyć, czy podniesie, czy nie. Ok, i mamy kolejnego białego robaka żółtego. Pierwszy dał plamę, a drugi delikatnie podnosi. Nie jest to idealna praca. Nie, nie, żółte, białe robaki dają akurat w tym słoiku plamę. Żółte akurat dają plamę, czyli nie depróbował całego słoika, bo bez sensu. Wszystko będziemy próbować nad wodą, ale żółte są słabe, białe robaczki. To jednak zostało coś poprawione, że część, większość pływa, ładnie pracuje, ale przed zarzuceniem wędki musimy sprawdzić pracę. Trochę podnosi, nie dłużej, ale nie tak ładnie stoją jak inne kolory. Więc żółty, biały robak daje plamę. Więc jak widzicie, Chinkersy, Swider Bites, biały robak, najwięcej było problemu z kolorem żółtym przy długim włosie. Obydwa żółte leżą, delikatnie podnoszą, ale to nie jest praca taką, jakbym chciał. Znów Chinkers, Troll, Squid. Wszystkie trzy dawały efekt taki, jaki powinny być przy watersach, czyli balansującej przynęcie podnoszącej delikatny bagnet na włosie. Znów Chinkersy, Ambrozja, z fioletem był problem. Delikatnie podnosiło przy fioletach, zaś żółty i pomarańczowy dał dobry efekt. Te trzy słoiczki wziąłem do testowania, a co uda się złowić na nie nad wodą, zobaczycie to sami. Czyli do tego jeszcze na przykład jakby dip doszedł. Zaraz zobaczymy, jak będzie pracowało to z dipem. Czy całkiem siądzie, czy podniesie nam do góry, co i jak. Bo myślę, że przy dipowaniu przynęty, która ładnie stoi u góry, nie będzie chyba problemu. A ta, która była tonąca, jeszcze ją bardziej przydołuje, czyli do dna podciągnie, przyciągnie nasz dip, który będzie ciężki na przynęcie. Weźmiemy dip, czyli data 2024, to świeży. Akurat weźmiemy truskawkę. No i truskawkę przydipujemy akurat białego robaka pomarańczową, która ładnie podnosiła nam przynętę. Czy to przytłoczy, czy siądzie, czy dalej będzie ładnie balansowało, zobaczycie sami. I truskawka w dipie na przynęcie. Dobrze jest, dobrze, ok.
okej. Praca jest, nie przeszkadza to. Uwalnia się dip, wabiąc ryby, a przynęta nie zsiadła. Zaś na żółtej, która tonęła, białym robaczku, zobaczcie, tonęła jak tonie, to tylko, że efekt jest uwalniania się naszego dipu, no ale całkiem już siadła. Widzicie, całkiem przynęta siadła, więc to tylko zapach, efekt, nawet ruch wody nie podniesie przynęty. Czyli krótko mówiąc, większość przynęt została poprawiona, miejmy nadzieję, ale trafiają się przypadki, na których jednak w nowej serii od Sfider Bites dalej toną, ale to trzeba sprawdzić, oddać. Więc nad wodą przed zarzuceniem zestawu trzeba po prostu sobie sprawdzić, która będzie tonęła, która nie będzie tonęła, będzie ładnie pływała, podnosiła wóz. I jak chcemy na przykład łowić na warflosika z podniesioną przynętą nad podajnikiem, więc musimy sprawdzać, bo niepowtarzalne są dalej przynęty i w większości trzeba sprawdzać w 100%. Nie jest to warflesik, tylko podnoszące lub małych procentach tonące przynęty. No i w zależności, co rybą będzie w danej chwili pasowało, czy przynęta lekko balansująca na włosie, czy tonąca, ale tak mówię, musimy sprawdzić te przynęty tej firmy przed zarzuceniem, tak aby mieć pewność, co tam w wodzie się dzieje przy podajniku, czy ona leży, czy pracuje, a nie dla nas tańczy. Zaś teraz z Feeder Bites mamy Mikron warflesiki orzech tygrysi, szóstka Sweet, truskawka Spice, czyli przyprawy i natural. I weźmiemy teraz, zobaczymy jak to pracuje. Na pierwszy ogień pójdzie na tym samym włosie przynęta orzech tygrysi, szóstka. Jest praca delikatna. Zobaczcie, czyli delikatnie podnosi. Nie tak jak tamte, ale to jest naprawdę szóstka. I podnosi to znakiem tego, że efekt jest zamierzony. Przy krótkim włosie akurat trochę będzie pracować ruch wodą i to pracuje. Dobrze, założymy teraz Sweet, czyli słodkiego Mikrona. Założyłem na bagnecik Mikrona Sweet, no ale widzę, że to są twarde przynęty, tak przesuszone, źle przetrzymywane przez producenta, rok ponad gwarancji jeszcze, ale reszta jest miękka, tak producent zapewniał, że są miękkie, nacisnąć, nawet słychać, słyszycie? A te? Słychać nawet, że są suche, przesuszone, no ale to wina przechowywania, trudno. Bierzemy Mikrona, ok, przesuszonego. No, znacznie lepsza praca, takie wysuszone, zobaczcie jak ładnie podnosi nam przynętę, niż orzech tygrysi. Orzecha tygrysiego najwyżej jeszcze powtórzymy, ale tu praca jest fajniejsza. Zobaczymy jak w pomarańczowym kolorze przesuszonego Mikrona Sweet. I teraz pomarańczowy przesuszony Sweet. Praca jest lepsza. Lepsza, widać. Ładnie stoi na włosie. Podnosi nawet delikatnie hak. Czyli efekt jest ok. Przy tych przesuszonych, twardych
mikronach. Jedziemy teraz z truskawką, która jest miękka, taka jaka powinna być, i zobaczymy, jak truskawka szósteczka mikron z Feeder Bites podniesie nam delikatnie bagnecika. Truskawkę. Ok. Jednak truskawka siadła. Siadła truskawka, czyli te, co są miękkie, świeże, nie podnosi. Nie. Delikatnie, ale to nie podnosi. Nie ma tego efektu, co przy przesuszonej przynęcie. Więc nic z tego się nie zrobi. Drodzy Państwo, letko podnosi, ale to bardzo delikatnie, ale to nie o to w tym chodzi. Mamy spice żółtego. O, widocznie lepiej jest. Lepiej jest. Widzicie, czwóreczka spice. Efekt jest ok. Weźmiemy mikrona pomarańczową przyprawy. I mamy pomarańczowego przyprawy. Pomarańczowy też ładnie tańczy. Czyli jest ok. Ok. I założymy na koniec Natural Fish Mikrona. Najpierw kolor biały. Mamy kolor biały Natural. Jest twardsza od pozostałych. Nie tak twarda jak Sweet, która moim zdaniem jest za bardzo przesuszona, źle przechowywana, bo reszta jest miękkich przynęt. No ale widzicie sami, że mikrony Sweet najlepiej prezentowały się w wodzie. A co Natural biały, zobaczycie. Natural biały, lekko przesuszony, leży. Leży. Weźmiemy różowego. Mamy różowy Natural. Ok. I pracuje. Powiem, że pracuje. Różowy podnosi się. Podnosi się, widzicie, ładnie pracuje. Więc musimy sprawdzić, czy kolejny biały z Natural da ciała i będzie leżał. Mamy Natural kolejny biały i zobaczymy, czy też będzie leżał, czy wyporność będzie dobra. Nie, nic z tego nie będzie. Biały też leży. Czyli widzicie, kolor, jeden smak, jeden zapach, a kolor robi różnicę, czyli białe z Natural nie balansują, zaś różowy ładnie podnosi. Czyli coś z tymi przynętami jest i widzicie, nie tak jak producent opisał, że wszystko ładnie tańczy dla nas, niektóre są tonące. I jeszcze sprawdzę raz orzech tygrysi, który na początku też nie balansował, czy druga z orzecha tygrysiego też tonąca jest. No i mamy orzecha tygrysiego mikrona. W pudełku są w moim przypadku jaśniejsze, ciemniejsze. Teraz założymy ciemniejszego. Jaśniejszy dał ciała, a ten letko unosi, ale to leciutko, leciutko, drodzy Państwo, to nie jest to. No ale podnosi coś, więc widzicie, tak do końca one nie są odpowiedniej pływalności, choć przynęty dopiero zakupiłem, jeszcze termin mają przydatności ponad rok, dobry. Jeszcze sprawdzę tą truskawkę, która też tonęła, czyli truskawka druga, pierwsza też dała ciała, na druga. Druga podnosi. Druga podnosi. Czyli zobaczcie sami. Ta
Podbija, podnosi. Powinno być ok. Czyli w pudełku mamy przynęty, które podnoszą i nie podnoszą, w zależności jak co, w jakim stopniu, ile ich jest, to musiałbym wszystkie sprawdzać. To najlepiej mówię, że przed pojechaniem nad wodę musimy to sprawdzić. No, żółty, pomarańczowy jak najbardziej ładnie pracują. Żółty z tych wyblakłych pomarańczowych, ten przesuszony też ładnie pracują. No a inne tak sobie, część podnosi, część nie. No i tak to mniej więcej wygląda, czyli jakiś procent przynęt jest tonących, większość może być wypornościowych, podnoszących, ale tak mówię, przy tych przynętach, przy wędkowaniu, jaki cel chcemy obrać, musimy sprawdzić. Sprawdzić, bo to nie są przynęty, co niektóre kolory i smaki w 100%, które podnoszą nam włosa z bagnetem. I te dwa kolory przesuszone podnosiły nam bagnet. Jeszcze raz sprawdzimy pomarańczowy, ale weźmiemy drugi na szybko. Pięknie podnosi. Pięknie podnosi, czyli ten smak sweet mikron przesuszony, bo słychać takie twarde, nie są miękkie, twarde, tak jak akurat zakupiłem, podnoszą pięknie przynętę. I jeszcze sprawdzimy tą, która też 100% podnosiła, czyli spajc żółty, pomarańczowy, weźmiemy pomarańczowego. Jest pomarańczowy, przyprawy, podnosi. Tu jest cel osiągnięty. I tak, aby przekonać się, czy na 100%, to musimy po dwie wziąć. Jest żółty, przyprawy, jest, podnosi. Podnosi nam. Ok. Okej, okay. Więc ta przynęta najbardziej jest prawdopodobieństwo, tak producent zalecał, czyli wypycha, wyporność jest odpowiednia, czyli z tych, które zamówiłem, mikrony, spajc 100%, czyli dwa kolory, po dwa kolory, czyli dwa kolory, żółty i pomarańczowy. W czterech przypadkach podnoszą przynętę. Były dwie, które ładnie tańczyły. Pomarańczowe, żółta i z powrotem żółta. I ona tańczy dla nas. Tańczy, tańczy, ładnie tańczy. Ładnie cały włos, długość włosa wyciągnęła przynęta. Więc tak powinny wszystkie, drodzy Państwo, wszystkie te smaki powinny dla nas tak tańczyć w wodzie. I wtedy by było, że przynęta jest w 100%, tak producent napisał, przynętą, która balansuje nam na włosie, czyli tańczy dla nas, tak jak sobie zaplanowaliśmy. I ostatni test natural, które one tak sobie, coś tam kulawo było, ale sprawdzimy ostatnią różową natural, jak pracuje. Mamy natural różową, tak aby po dwie były. No i tańczy, 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 tańczy. A jak tamte tańczyły, widzieliście sami, czyli tak sobie, biały inaczej. Więc z tego wszystkiego, drodzy Państwo, mikrony spajc i przesuszone mikrony sweet najlepiej dla mnie tańczą, czyli w 100% podnoszą przynętę, a reszta tak sobie wypadło, jak widzieliście na filmie. Więc zarzucamy wędkę i czekamy na kolejną rybę.